Witam, moi drodzy. Cześć. Co prawda vlogerami nie jesteśmy, ale przez to, że Robert jest non-stop męczony o to, w jaki sposób wygląda jego związek i czy rzeczywiście to, co tak opowiada i mówi i teoretycznie wygląda naprawdę dobrze, to rzeczywiście tak jest w praktyce. Ja Wam dzisiaj powiem, czy tak rzeczywiście się jest. Tak, opowiem Wam o tym, jak wygląda nasza relacja, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, nad jakimi rzeczami być może pracowaliśmy. No i czy rzeczywiście bycie razem 24 godziny na dobę no nie zabija jakiejś takiej namiętności w tym związku i czy rzeczywiście wszystko jest takie zawsze idealne? Jest. No zobaczymy, zobaczymy. Zaraz dowiecie się całą prawdę. Jesteśmy razem 2,5 roku. Strasznie długo. Krotnie długo. A to dopiero początek, to jest najgorsze. Żartuję, to najlepsze. Oczywiście. Tak więc już długo. Idziemy dalej. Na to pytanie w sumie powinien odpowiedzieć Robert, ze względu na to, że kiedyś słyszałam taką historię, że jeśli chcesz sprawdzić, czy ta kobieta, z którą chcesz być, jest twoją partnerką na całe życie, to najlepiej zabierz ją w podróż dookoła świata i oświadcz się jeszcze na lotnisku, jeśli okaże się, że nie masz ochoty po tej podróży jej zabić. Więc u nas było troszeczkę inaczej. Ja kiedyś przyszłam do Roberta i powiedziałam, że skoro tak oboje uwielbiamy podróżować, no to może wyruszmy w podróż dookoła świata. I tak też się stało. Film na ten temat już nagrywaliśmy. Tak. Także nie będziemy powtarzać tego wszystkiego. Tak, po 8 miesiącach nie miałem ochoty cię zabić. Nie oświadczyłem się co prawda na lotnisku, tylko trochę później, ale... Ale udało się. Tak, to była na pewno próba, która sprawiła, że jesteśmy ze sobą non-stop w różnych stresujących sytuacjach. Mamy tylko siebie pod ręką, nie ma naszej rodziny, naszych znajomych. No i nie wspominając o tym, że słuchajcie, taka podróż to nie jest tylko tak, że my pięknie wyglądamy i mamy super humory przez cały czas, tylko jesteśmy głodni, śmierdzący czasem przez kilka dni, zmęczeni, non-stop tylko ze sobą, z różnymi problemami i powiem Wam szczerze, że dopiero wtedy tak naprawdę można świetnie poznać tą drugą osobę. Pytanie, dlaczego jesteśmy razem? Zamieniam się w słuch. Tak? To jest to bardzo dobre pytanie. W końcu należy znaleźć jakąś odpowiedź. No dobra, słuchajcie, to jest też tak, że część osób mówi, że przeciwieństwa się przyciągają. Tylko że my jednak wierzymy w to, że taka miłość to nie jest fizyka, tylko chemia. I rzeczywiście nie do końca zgadzamy się z tym, że im bardziej się różnimy, tym jesteśmy dla siebie bardziej atrakcyjni. No zdecydowanie nie. Tak naprawdę to, co nas urzekło chyba w sobie, to to, że jesteśmy do siebie turbo podobni praktycznie pod każdym względem. Zarówno pod względem naszych przekonań, pod względem tego, że oboje tak mocno jesteśmy nastawieni na rozwój i ciągle się uczymy. Oboje prowadzimy firmy, jesteśmy totalnie niezależni od miejsca, w którym pracujemy. Mamy podobne tak naprawdę pasje. No, to mamy te same rzeczy, które cenimy. Uwielbiamy sport, uwielbiamy rozwój osobisty, uwielbiamy zdrowy styl życia. Uwielbiamy cały czas poznawać nowych ludzi, cały czas podróżować. Więc mimo, że czasami na początku w różnych związkach może się wydawać to, że im bardziej się różnimy, tym jest takie to bardziej fascynujące i ciekawe, to jednak według nas później jest dużo mniej kłótni, jeśli jednak my w ten sam sposób lubimy spędzać czas, czy po prostu mamy podobne plany na przyszłość. Tak, zresztą nawet badania naukowe pokazują, to takie badania statystyczne, że ludzie i pary, które są zgodne ze sobą pod względem przekonań, wartości, są dużo bardziej trwałe i mają szansę przetrwać nawet taki związek do końca życia w porównaniu do par, które po prostu są ze sobą dlatego, że się w sobie zakochali, bo się zauroczyli tym, jak wyglądają i tak dalej. Więc myślę, że to też sprawia, że nasz związek będzie trwalszy. Tak, zdecydowanie. No ale żeby nie było, że jesteśmy tacy identyczni, ale że wszystko mamy tak samo, no to jednak są takie rzeczy, które my się troszeczkę różnimy. Przykład, Dorota niestety strasznie rozrzuca skarpetki. To nieprawda, to wcale nieprawda. Nie, to nie to. Tak, na pewno taką cechą bardzo wyróżniającą Dorotę jest to, że jest mega oszczędna i zwłaszcza jako kobietę, ja to bardzo doceniam. Nie jest tak, że dorosły pomyśli, dzisiaj może nowa torebka, nowe buty, nowy płaszcz. Nie, właściwie to tak nie jest. Każdy wydatek jest tak solidnie przemyślany, mimo tego, że stać i mnie, i Dorotę na wszystko tak naprawdę, czego potrzebujemy, to i tak nie wydajemy
tych pieniędzy na lewo i prawo. To nie znaczy też, że jakoś ja się super pod tym względem różnię, ale na pewno przynajmniej dopóki nie poznałem Doroty, byłem dużo bardziej rozrzutny i trochę chyba się od ciebie zainspirowałem. Przyznam wam szczerze, że ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, że ja jestem bardzo zaskoczona. Znaczy, żeby nie było, tak? Ja jestem minimalistką, więc rzeczywiście ja się 10 razy siebie zapytam, czy ja rzeczywiście tego potrzebuję i jeśli tego nie potrzebuję, to po prostu tego nie kupuję. Więc to stąd też to wynika. Natomiast to, co myślę, że też nas różni, to to, że no ja też taka jestem trochę, no może nie trochę, ale zdecydowanie bardziej emocjonalna, więc ja tak często te emocje gdzieś tam wrzucam. Zdaję sobie z tego sprawę, że logika i różne rzeczy takie typowo umysłowe powinny rządzić moimi decyzjami, ale często jest też tak, że ja tak bardziej emocjonalnie podchodzę do życia i tak gdzieś tam czasami uroni łezkę. Ja jestem twardy jak skała. Dobra. No więc teraz tak. Troszeczkę już powiedzieliśmy na ten temat, jak to u nas wygląda. No i rzeczywiście przez to, że my mamy jakby podobne podejście do świata, no to jakby nie ma tak wiele elementów, o które moglibyśmy się jakoś szczególnie kłócić, właśnie ze względu na to, że jesteśmy po prostu podobni, więc to nam bardzo ułatwia życie, naprawdę bardzo. Tak, więc jeśli zdarzają się jakiekolwiek nawet kłótnie, to trudno to nazwać, jakieś drobne zdjęcia, jakąś, nie wiem, naprawdę błahą rzecz. Czasami, jak jesteśmy jakoś zmęczeni, się do końca nie zastanowimy, jak coś powiedzieć, to... Tak, one często wynikają nie z tego, że nie wiem, z czym się naprawdę nie zgadzamy, bardziej z naszych charakterków, bo my oboje jesteśmy pewni siebie i też tacy, którzy lubimy postawić na swoim. Więc no co to dużo mówić, tak? Dużo łatwiej jest się dogadywać z taką osobą, która jest uległa, a która gdzieś tam będzie chętniej się zgadzała z nami tylko dlatego, żeby po prostu mieć święty spokój. No my tacy nie jesteśmy, więc pod tym względem jakby mamy takie czasami jakieś takie momenty, że każdy swoją gdzieś tam rację chciałby przeforsować, natomiast później za chwilkę włącza nam się takie logiczne myślenie. Tak, ale tutaj kluczem jest zawsze komunikacja, bo dokładnie. Takim momentem zwrotnym było chyba to, jak zaczęliśmy sobie uświadamiać, że nawet jeśli w czymś się do końca nie zgadzamy albo padło jedno słowo za dużo, to powinniśmy mimo wszystko patrzeć na siebie z taką szczerą miłością i zastanowić się, okej, tamta osoba jest w pewien sposób zdenerwowana, ale to jest osoba, którą ja kocham, którą ja chcę być, której chcę jak najlepiej, więc co mogę zrobić, żeby jej ulżyć zamiast, o nie, jak śmiałaś tak powiedzieć? Tak bez oceny, to jest bardziej na takiej zasadzie, ojejku, zdenerwował się, może ma dzisiaj zły humor, może jest głodny po prostu, nie? Na chwilkę sobie odpocznijmy, gdzieś tam wychodzimy do oddzielnych pokojów i za chwilę któryś do drugiego pucha. No dobrze, chodź porozmawiaj ze mną, więc bardzo szybko to mija i też pytaliście o to, czy mamy ciche dni. No przez to właśnie, że tak to u nas wygląda. Nie zdarzyła się nigdy taka sytuacja. Cicha godzina, która wyciszy nas po prostu i sobie sami przemyślimy, czy rzeczywiście to na pewno my mamy rację. Więc tylko tak. Gordzie, jest taką gadułą, że cicha godzina to jest absolutny maks. Czasami zdarzają się ciche noce, że przez 8 godzin się nie odzywa, ale i to jest wyjątek, bo mówi przez sen. Ale uwielbiam spać, więc to może potrwać na dłużej niż 8 godzin. Tak. W związku z tym, że oboje pracujemy w domu cały czas, jesteśmy 24 godziny praktycznie ze sobą na dobę, oczywiście nie licząc tego, że ja pójdę sobie pograć w squasha, ktoś pójdzie na kurs coachingu albo spotkać się z jakąś koleżanką i tak dalej. No tak, czasami tak, ty gdzieś pojedziesz na jakiś kurs, ja gdzieś mam jakieś swoje szkolenie, więc czasami tam rzeczywiście się zdarzają wyjątki, tak, ale tak większość życie, czasu. Życie codzienne to praktycznie polega na tym, że wstajemy i budzimy się razem, jemy razem wszystkie posiłki. I tu przyznam, że jestem tą szczęściarą, która wstaje sobie i jest wołana na gotowe śniadanie. Tak, a ja jestem wołany na gotowy obiad, więc po tym względem też się dobrze dogadujemy. Ale oprócz tego zdecydowaną większość dnia spędzamy razem i też mamy wolne przerwy, gdzie na przykład sobie gramy w lotki, które mamy na drzwiach. No oboje mamy podobny styl pracy, tak? Pracujemy w blokach pracy, bardzo sobie cenimy to, że chcemy mieć dużo czasu wolnego, czyli maksymalnie pracujemy do 18 z naprawdę małymi wyjątkami i mamy na przykład wolne weekendy, więc staramy się je zawsze jakoś aktywnie, fajnie spędzać. Tak, na przykład chodzimy ostatnio regularnie na tenisa, mimo że jesteśmy totalnymi amatorami, to odkryliśmy... Dopiero się tego uczymy tak naprawdę. Tak, gdzie tutaj w pobliżu są korty, kupiliśmy sobie rakiety. I tak sobie spędzamy chociażby czas. Albo na przykład w poniedziałki chodzimy na lekcje improwizacji teatralnej. Wychodzimy często gdzieś na basen, albo zapraszamy naszych znajomych na różnego rodzaju gry planszowe i to naprawdę uwielbiam robić. Tak, ostatnio 3 dni z rzędu, piątek, sobota, niedziela.
cały czas był jakiś wieczór gier i ciągle ktoś integrujemy do nas... nasz blog, w którym mieszkamy. Tak, ktoś do nas przychodził. Więc są takie chyba ulubione nasze spędzenia czasu. Albo ewentualnie też w miarę często jeszcze chodzimy na basen i wieczorami zdarza nam się oglądać jakiś film, ale to już nie aż tak często. To, co też wydaje mi się bardzo ważne, to jest to, że my ze sobą bardzo dużo rozmawiamy. Albo się wygłupiamy i to są naprawdę niepoważne rozmowy i nie będziemy ich tutaj przytaczać, bo zmieniliśmy zdanie. Ale czasami jest też tak, że sobie omawiam jakieś rzeczy takie biznesowe i wymieniamy się jakimiś tam poglądami na dany temat. Albo po prostu sobie rozmawiamy o jakiejś książce, wychodzimy sobie na spacer, więc naprawdę bardzo dużo czasu rozmawiamy. Tak, najczęściej po kolacji, gdzie mamy najwięcej wolnego czasu, już wszyscy oboje skończyliśmy pracę i wtedy siadamy, opowiadamy o tym, co robiliśmy, jakie mamy plany, ewentualnie decydujemy o najbliższym czasie, więc rzeczywiście czasami potrafimy przegadać tak parę godzin lekką ręką. I to co, no też takie typowo związkowe, tak? No to mamy też taki czas na przytulanie, na to, żeby spędzić taki czas ze sobą, taki ciepły i kochany, więc też się staramy, żeby zawsze taki moment w ciągu dnia był. No dobrze, teraz taki temat, który rzeczywiście w takich związkach, gdzie pracuje i kobieta, i mężczyzna, często jest powodem wielu różnych sporów, czyli w jaki sposób podzielić się obowiązkami, kiedy i jedna, i druga strona pracuje zawodowo. No i u nas, powiem Wam szczerze, że poszło to naprawdę bardzo dobrze. Podzieliliśmy się tak obowiązkami. Świetnie. My mamy podzielone to w taki sposób, że podzieliliśmy się mniej więcej porówno. Rzeczy, których naprawdę nie lubimy robić, czyli sprzątanie, po prostu delegujemy i tym się w ogóle nie zajmujemy. Natomiast przygotowywanie posiłków po prostu mamy podzielone. Tak, ja robię śniadania. Ja robię obiady. Dorcia troszkę lubi sobie spać. Pospać. Mhm. Ja wstaję, sobie w międzyczasie się ogarniam, robię sobie jakieś rozgrzewkę, Dorcia jeszcze wtedy śpi, zdążę zrobić jakieś śniadanie, a Dorcia robi później obiad. Tak. Kolacje przygotowujemy różnie. Czasami tak. Jedno, czasami drugie. Jakby zupełnie nie patrzymy na to w taki sposób, że ojejku, ja już 3 dni z rzędu robiłam kolację. Bardziej jest na takiej zasadzie, że jeśli, nie wiem, Robert jest zajęty, ma już jakieś konsultacje, no to po prostu ja ją przygotowuję, a czasami jest tak, że czasami to nie. Tak, najczęściej ostatnio w ogóle na kolację jemy szejki warzywno-owocowe. Jakieś sałatki, różne rzeczy, więc staramy się to jakoś tam zmieniać. Jeśli chodzi o inne obowiązki, no to często ja się też zajmuję takimi rzeczami bardziej kobiecymi, czyli to ja wybieram jakieś poduszki i różne jakieś świecidełka i ozdóbki do domu. Natomiast Robert zajmuje się bardzo męskimi rzeczami, na przykład wynoszenie śmieci. Tak, wynoszenie śmieci albo w sumie nastawianie prania też chyba. Mamy popół. Albo ty masz dużo więcej rzeczy. Ja mam więcej ciuchów. Tak. Moje ciuchy są po prostu większe. Zdecydowanie. Czy wiecie, że kłótnie o pieniądze to jest jeden z najczęstszych powodów kłótni i właśnie z tego powodu bardzo często rozpadają się małżeństwa. Kiedy prowadzono takie statystyki, to było właśnie na pierwszym miejscu. I czy u nas są jakiekolwiek kłótnie o pieniądze? Nie, nie kłócimy się o pieniądze. No niestety, chcielibyśmy Wam to powiedzieć, że tak, to jest taki moment, kiedy rzeczywiście nie możemy się pogodzić, no ale no naprawdę nie. Oboje podobnie zarabiamy, więc też jest na takiej zasadzie, że po prostu nie wiem, nie ma tematu, nie? Tak, raz jedna osoba zrobi zakupy, raz druga. Właściwie wcześniej, może na samym początku jakoś jeszcze się tym trochę dzieliliśmy. Także no tak, dobra, bo zaczynaliśmy być ze sobą, tak? Więc to też tak. Było na takiej zasadzie, że... Tak, i tak nie było to jakoś super skrupulatnie, ale teraz prawie w ogóle nie ma takiego podziału. Raz ja zatankuję samochód, raz ty, raz za co się zapłaci. Także teraz już się to praktycznie rozmyło, można powiedzieć, że no takiego super wspólnego budżetu nie mam, bo nie mam jeszcze jednego konta, natomiast praktycznie w dużej mierze wynika to właśnie z tego, że nawet gdybyśmy mieli wspólny budżet, to ja widzę, że przynajmniej po stronie Dorci te pieniądze nie są naprawdę w żaden sposób marnotrawione, każdy ten wydatek jest po prostu przemyślany i to nie są jakieś pierdoły, na które są wyrzucane te pieniądze i które tam są zwyczajnie przejadane, tylko one są mądrze wydawane. To nie znaczy, że wszystko musi pójść w edukację i w naukę. Mogą być też jakieś przyjemności, natomiast po prostu każda rzecz jest przemyślana. Ja też trochę od Dorty zaczerpnąłem takiej postawy, bardzo mocno mi się wydaje. Nigdy aż taki rozrzutny nie byłem, ale teraz myślę, że z tego powodu raczej nie będziemy się kłócić o pieniądze, nawet jeśli będziemy mieli... No tak, tym bardziej, że ja też
oboje też tak mam, tak? No skoro zarabiam, to mogę sobie to wydać tak naprawdę na co chcę. No troszeczkę inaczej to wygląda, kiedy teraz chcemy budować dom. No i wiadomo, że jeśli jedna strona by cały czas wydawała wszystkie swoje pieniądze, na przykład na jakieś rozrywki, a druga by tutaj skrupulatnie wszystko zbierała i odkładała po to, żebyśmy sobie oboje szybciej mieszkali w wymarzonym domu, no to byłoby to nie fair. Natomiast myślę, że mamy na tyle jakby takie zdrowe podejście do tego, że ustaliliśmy więcej sumę, jaką chcielibyśmy oboje odkładać miesięcznie i po prostu się tego trzymamy. Chyba każdy związek przechodzi różnego rodzaju etapy, no i normalną koleją rzeczy jest to, że no bo po jakimś czasie już planuje się to wspólną przyszłość i to, że nie tylko ze sobą mieszkamy już od dłuższego czasu, zdecydowanie dłuższego, to jednak chcemy nie tylko założyć rodzinę, ale też wspólnie mieszkać już w naszym wymarzonym domu. Tak, więc jakiś czas temu kupiliśmy, właściwie nie tak dawno, 2 miesiące temu może, kupiliśmy działkę. Teraz przechodzimy te wszystkie tragiczne formalności. Tak, bardzo kto wie, ten rozumie. Tak. Pozwolenia na budowę, warunki przyłączy i mnóstwo innych dokumentów, których jest co najmniej kilkanaście. To wszystko jest teraz w toku, jeszcze mamy też indywidualny projekt domu, na który właśnie czekamy. No ale to też wiąże nas po prostu też przyszłościowo, bo oboje składamy się na to praktycznie porówno, mamy podobne środki. I to na pewno była jakaś poważna decyzja, która sprawiła, że nasz związek już jest taki, można powiedzieć, mocniej sformalizowany. Natomiast jeszcze poważniejszą decyzją jest to, że będzie nas więcej! Będziemy mieli dziecko i to jeszcze w tym roku, prawdopodobnie na początku grudnia. Co do liczby dzieci, to właściwie jesteśmy stosunkowo zgodni. Ja chciałem 5, Dorcia 1, więc wyszło, że będziemy mieli 3. Coś tu jest. Tak. Czyli będziemy mieli jedynie 3. Prawdopodobnie. Takie są plany. Może on się zmieni po pierwszym. No właśnie, na tyle jest planowany w pokoju w domu. Tak, właśnie. To może tak. Może się wydawać, my się tak zawsze dogadujemy, rzeczywiście pracujemy nad komunikacją, no bo też tym się zajmujemy zawodowo, więc to byłoby chyba nawet dziwne, gdybyśmy nie stosowali tych różnego rodzaju ćwiczeń, takich, żeby ta nasza komunikacja była naprawdę świetna, ale był kiedyś taki moment w naszym związku, że gdzieś się zapędziliśmy w naszych... No, takich... Jak to powiedzieć? No i były kłótnie. No nie, oddaliliśmy się od siebie w każdym razie i to było też na takiej zasadzie, że a nie, to ja mam rację, niech on ustąpi. Natomiast wiadomo, że druga strona gdzieś miała podobne nastawienie do tego i przyznam wam szczerze, był taki moment, że się zastanawialiśmy, co dalej. Tak, to chyba wtedy było tak, że się trochę zapętliliśmy w takiej może trochę wrogości, że tutaj jedna za jakieś zadra się zrobiła z jednej strony, z drugiej strony. A ty to jesteś taki, a ty to jesteś taka. Jeszcze nałożył się taki mocniejszy okres pracy i taki wyjazd tygodniowy do Maroka, który sprawił jeszcze, gdzie było mnóstwo rzeczy do załatwiania. I mnóstwo znajomych, gdzie też nie mieliśmy też takiego czasu tylko dla siebie, że moglibyśmy to przegadać, tylko bardziej być też z tymi innymi osobami. Tak, i tak, to był przełom akurat gdzieś po 2 latach związku. O dziwo, nie wiem, czy to przypadek, czy nie. Bo tak się mówi, że po 2 latach może nastąpić jakiś kryzys. Natomiast to nie był też jakiś super wielki kryzys i właściwie pomogło nam jedno ćwiczenie. Powiem wam szczerze, że kiedy już tak sobie myślałam, że ojejku, co tam dalej, to znaczy my ze sobą normalnie rozmawialiśmy, żeby nie było, tak? To nie było cichych dni, to było bardziej na takiej zasadzie, że no jakoś tak się oddaliliśmy od siebie i nie było takiej przyjaźni, która była wcześniej. I pewne ćwiczenie, pamiętam, że wieczorem sobie zrobiliśmy, leżąc sobie w łóżku, kiedy byłam taka zła bardzo na Roberta i stwierdziłam, że jejku, jaka jestem zła i po prostu jak ja go nie znoszę i jak on jest okropny. I pamiętam, że wtedy po prostu taka naburmuszona powiedziałam do niego, no dobra, no to okej, no a co ty dobrego wspominasz tego związku? Czy jest coś takiego dobrego? No i zaczęliśmy sobie na zmianę mówić, co my wspominamy sobie jakiego takiego wspaniałego? A pamiętam jak, zaczęliśmy wspominać naszą podróż dookoła świata, wszystkie takie super momenty, chwile, ale też te trudne chwile, które jakoś przetrwaliśmy, na przykład spanie w namiotach przy 2 stopniach w Parku Narodowym Sequoia w Stanach. No i to sprawiło, że po prostu
To topór wojenny został zakopany i naprawdę jest to świetne ćwiczenie, które Wam bardzo polecamy. Bo często jest tak, że my się tylko skupiamy na tym, co jest niedobrze i jaka ta osoba jest okropna, a okazuje się, że mamy szmat czasu, który był naprawdę piękny, cudowny, wspaniały i że ta osoba jest dla nas naprawdę najdroższa na świecie i czasami warto sobie to po prostu przypomnieć. I ważne też było to, że po tych wszystkich podróżach, ciężkiej pracy i tak dalej, i po tym ćwiczeniu też mieliśmy chwilę dla siebie, gdzie wróciliśmy akurat po świętach do domu i znowu byliśmy sami dla siebie, mieliśmy okazję znowu porozmawiać na spokojnie, bez gonitwy, bez znajomych wszędzie dookoła nas. Tak. I wtedy też to na pewno pomogło. Więc to był to, przez wszystkie te całe 2,5 lata, 2,5 roku to był jedyny taki. I powiem Wam, że ja się bardzo cieszę z tego, że on był, bo ze względu właśnie na to, że my sobie tak świetnie to wszystko wyjaśniliśmy, znowu jakby ustaliliśmy, jak ta komunikacja ma wyglądać, co jest dla nas najważniejsze w tej komunikacji, w tym naszym związku, na czym nam naprawdę nam zależy, to ja mam wrażenie, że ten związek po tym czasie, po tym właśnie niby kryzysie, jest zdecydowanie lepszy. I to też, co nam, mi to przynajmniej udowodniło, że nie wystarczy sama wiedza na temat komunikacji, bo ja cały czas wałkuję ten temat ze swoimi klientami. Natomiast w momencie, kiedy dochodzą jeszcze silne emocje, trzeba naprawdę mocno się pilnować, żeby pamiętać o tym, co się wie, nawet już tak się ma w nawykach nieraz, ale jednak emocje robią swoje. Także jeśli Wy jesteście w takiej sytuacji, że gdzieś czasami od tego partnera się oddalamy, no to warto sobie któregoś dnia usiąść i sobie powspominać w takie naprawdę najpiękniejsze chwile i za co tak naprawdę doceniamy tą drugą stronę i nagle się okaże, że mamy przy sobie naprawdę najwspanialszą osobę na świecie. A mi jeszcze pomogło jedno takie dobre ćwiczenie, gdzie czasami wieczorami siadam sobie i analizuję sobie swój dzień. Właściwie ostatnio staram się to robić codziennie, znowu wrócę do tego nawyku. Natomiast wtedy, kiedy miałem ten kryzys, zacząłem się bardzo mocno zastanawiać nad tym, czy wszystko to, co zrobiłem, było fair i było ok, także w stosunku do Doroty. I wtedy dopiero zacząłem dostrzegać też swoje błędy. Więc warto patrzeć na siebie krytycznym okiem, nie tylko na drugiego człowieka krytycznym okiem, bo na drugiego jest bardzo łatwo, a na siebie trochę gorzej. Mi też bardzo to zaimponowało, przyznam. Kiedy Robert kiedyś, jak mu powiedziałam, jak ja się czuję z jakąś tam rzeczą, to nie oceniał, tylko nagle tak stanę jak wryty i nagle, ojejku, ty tak na to patrzysz, jejku, jak mi przykro. I tak mnie przytulił i to było takie czułe i kochane. I naprawdę czułam się prawdziwie zrozumiana i to było naprawdę taka wisienka na torcie. Nie działo, to dasz radę, jak jest jakiś problem, czy to biznesowy, czy jakiś logistyczny, że trzeba coś rozwiązać, to nie siadasz, nie zakładasz rąk, tylko po prostu działasz proaktywnie. I to jest taka jedna rzecz, którą naprawdę chcę. Pamiętam, kiedy z moimi koleżankami zastanawiałyśmy się nad tym, jakie takie trzy cechy musi mieć mój idealny mężczyzna. I zawsze mówiłam, że przede wszystkim musi być dobrym człowiekiem. Po prostu dobrym człowiekiem. Nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich ludzi, dla świata, dla natury. Po prostu takim dobrym człowiekiem, który ma takie dobre serce. Więc to jest jedna rzecz, którą Ci bardzo doceniam. Druga rzecz, to było zawsze dla mnie to bardzo, bardzo ważne, żeby ta osoba była taka bez tram. Czyli to nie jest taka wiedza, która jest wyczytana w książkach, nie w jakieś, nie wiem, kolejne tytuły naukowe, tylko właśnie taka otwartość, ciekawość, taka chęć zdobywania wiedzy. I to jest zdecydowanie druga rzecz, która Cię bardzo cenię. No i trzecia rzecz, która też jest dla mnie taka ważna w związku i to odróżnia też przyjaźń od miłości, to jest to, żeby ta osoba była męska, czyli po prostu facet, który nie chodzi w jakichś rurkach, który potrafi wbić gwóźdź, który zna się też na takich rzeczach i czuje się w jego towarzystwie bezpiecznie. Potwierdzam, mam szerokie nogawki. I to jest trzecia rzecz, za którą Cię bardzo cenię. Właśnie rutyna nie polega na tym, że nagle siedzimy w domu i zajmujemy się, nie wiem, jakimiś swoimi sprawami, nie wychodzimy jakieś super często, nie widujemy się ze znajomymi i tak dalej, tylko rutyna i taka monotonia szeroko pojęta polega na tym, że przestajemy ze sobą rozmawiać i tracimy tą więź. Więc równie dobrze możemy siedzieć w domu i nie wychodzić nigdzie, ale nadal dużo ze sobą rozmawiać, dzielić się tym, co się dzieje w naszych życiach. I tej rutyny nie będzie, więc podtrzymywanie takiej więzi według mnie, według nas właściwie jest najważniejsze, żeby cały czas rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać, a takie dodatkowe wyjścia, które i tak mamy, bo razem chodzimy właśnie na ten tenis, czy na te... Ale randki też. Randki regularnie chodzimy też na randki, jakieś kolacje, więc myślę, że to jest najlepszy sposób na walkę z rutyną.
My często też łapiemy się w taki mit, że taka namiętność i te pierwsze motyle to nam powinny przez całe cienkie życie towarzyszyć, no ale tak nie jesteśmy zbudowani, tak? My łapiemy się w taką pułapkę tej namiętności, że ja się nie czuję już po prostu takich motyli, ja jeśli widzę tą osobę i nie mdleję, już po prostu nie wiem jak, nie odczuwam tych pierwszych emocji, które są na samym cienkim początku związku, to znaczy, że ten związek jest zły. Ale to nie jest prawda, my tak naprawdę bylibyśmy bardzo zmęczeni, gdybyśmy przez cały czas takie same emocje odczuwali i to jest zupełnie bardzo mało przystosowawcze do tego, żebyśmy tak sobie żyli przez całe życie, więc też nie łapcie się na to, że jeśli takich wielkich emocji tam nie ma, to znaczy, że ten związek jest zły. Bardziej warto jest właśnie zadbać o to, żeby ze sobą rozmawiać, spędzać ze sobą czas, dawać też sobie taką wolność. No i wówczas ta druga osoba jest też taka bardzo ciekawa, tak? Jeśli ona cały czas coś robi, ma swoje pasje, swoje zainteresowania i widać, że też jakby nie dostosowuje tego wszystkiego, co robi pod nas, bo to po prostu nie jest ciekawe. Chcę mi powiedzieć, że zdechły ci motyle? Nie. No właśnie, ja cały czas na różnych filmach mówię o tym, jak ważna jest równowaga uczuć w związku, żeby nie pokazywać zazdrości, żeby nie mieć pretensji, nie obrażać się, ale też nie przytłaczać swojego partnera, nie być jak przylepa, gdzie się wiecznie na kimś wieszamy, a druga osoba może się wtedy czuć przytłoczona. Tak naprawdę u nas wydaje mi się, że jest taki idealny balans, głównie dlatego, że dajemy sobie po prostu dużo wolności, nie próbujemy się ograniczać, nie ma żadnych pretensji, czyli sam fakt tego, że nie popełniamy tych podstawowych błędów związanych z komunikacją, sprawia, że nie ma takiego problemu i też nie jest tak, że jedna osoba, ja czy Dorota, jest jakoś za bardzo do przodu i ciągle mówimy kocham cię całymi dniami. Tylko jest to taki naturalny balans, także się nawet za bardzo nad tym nie musimy zastanawiać i wydaje mi się, że tak właśnie powinien wyglądać zdrowy związek, bo najwięcej problemów, jeśli chodzi o równowagę uczuć, powstaje wtedy, kiedy już jest kryzys i wtedy najmocniej trzeba na to zwrócić uwagę. Kiedy związek jest w takiej w miarę dobrej formie, wtedy po prostu lepiej się skupić na tym, żeby się dobrze komunikować ze sobą, żeby nie robić sobie nawzajem przykrości, żeby zastanowić się dwa razy, co pomyśli sobie tamta druga osoba, zanim powie się jakąś rzecz, czy zrobi się jakąś rzecz, żeby po prostu nie być takim egoistą. Ja sama się też zastanawiam nad tym pytaniem, właśnie ze względu na to, że mam wrażenie, że u nas jest to takie naprawdę zupełnie naturalne. Oboje się bardzo szanujemy, oboje cenimy, myślę, że się nawzajem i że to jest na takiej zasadzie, że jejku, super, że jest nam po drodze, że jesteśmy razem, no i jejku, no i po prostu bądźmy, cieszmy się tym, dbajmy o tą komunikację, dbajmy o ten związek, planujmy sobie razem przyszłość i to jest takie naturalne. Tak, to nie jest tak, że się musimy zastanawiać, o czy ja w tym tygodniu nie powiedziałem o jeden raz za dużo kocham cię. No, to jest zupełnie tak. Tak, a jeśli nawet jest coś nie tak z komunikacją, to za chwilkę sobie ustawiamy, tak? Czy ty nie przesadzam, o co tutaj chodzi i czy nie ma wpływu tego jakaś tam silna emocja, ale za chwilę mówimy, dlaczego na przykład w ten sposób zareagowałem na to, tak? I to bardziej tak. Mam nadzieję, że już macie jakieś pojęcie o tym, jak wygląda taki nasz związek eksperta od relacji z panią psycholog, jak to wygląda od środka, od kuchni. Jeśli wy też chcecie mieć zdrową relację, to uczcie się dużo na temat komunikacji przede wszystkim w związku, to jest taka podstawa. Oraz trochę teorii na temat równowagi uczuć, ale przede wszystkim w momencie, kiedy nadchodzi jakiś kryzys, też jest ważne. Jeśli chcecie zdobyć znacznie więcej informacji na ten temat, to zapraszam bardzo gorąco do zapoznania się z moim 30-dniowym kursem doskonałych relacji i kursem jak budować i naprawiać związek. Oba te kursy znajdziecie na stronie kursy.jakzdobywać.pl. Zajrzyjcie tam, zobaczcie o czym to jest. Gwarantuję, że wasz związek może się zmienić bardzo mocno dzięki tej wiedzy, bo wiedza to jest naprawdę potęga. A pieniądze są naprawdę śmieszne w porównaniu do jakości życia, jaką możecie sobie sami zafundować. A jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej na temat efektywności osobistej i co zrobić, aby wasze życie było z dnia na dzień coraz łatwiejsze i coraz lżejsze, to bardzo zapraszam was na stronę dorotafilipiuk.pl, gdzie znajdziecie bezpłatne testy, wiele bezpłatnych materiałów, no i też mój wideoblog, który jest powiązany z kanałem YouTube Dorota Filipiuk. Tak, Dorota Filipiuk na YouTubie, warto subskrybować. Zdecydowanie. Moi drodzy, dzięki, że byliście z nami i
Widzimy się na kolejnych materiałach już niedługo. Do zobaczenia. Pa, pa.